Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie z mojego aneksu kuchennego. Pewnie trochę jest przyciemno. Trzeba pani powiedzieć dobry wieczór, ale nic na to nie poradzę. Pierwszy raz nagrywam z tego sprzętu. Leci po LTE, bo trochę mam kłopotów z internetem, więc może być różnie. Proszę tylko być cierpliwym. Jeżeli coś z dźwiękiem, to proszę mi mówić. Mikrofon też testuję, ale chyba działa, chyba jest trochę głośniej, już prawda? Proszę Państwa, jeszcze raz witam Państwa na kolejnym, kolejnej kontrwywiadowczej charakterystyce terenu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o. Kilku sprawach. Zacznę od tego, że dosłownie godzinę temu rozmawiałem z kimś i dowiedziałem się, że ktoś mi o coś prosił. Ja to oczywiście wykonam, bo to jest sprawa ciekawa, no ale niestety dosłownie w napisach końcowych nie będę, bo wie pan, jest pan taką postacią, która pr nie pasuje. No więc bardzo fajnie, że pr nie pasuje, dlatego zakładam własną telewizję przy pomocy państwa. I trudno, najwyżej nie będę. Będę czasami patrzył na ekran komputera, który jest z tyłu, z tego względu, że. No nawet widzę, że jest w miarę jasno. Z tego względu, że chcę czytać również niektóre rzeczy, które tam, które tam będą, o których chcę rozmawiać. Zacznę od pierwszej sprawy. Zacznę od tragicznej śmierci pana Piotra S., czyli osoby, która. Zmarła dzisiaj, a podpaliła się na placu Defilat. Chcę przypomnieć, że zdaje się w 2011 roku zarządów rządów PO podpalił się też jakiś człowiek, i jak go nazwała nasza kochana gazeta elekcyjna, prawda? Nazwała go po prostu terrorystą, o ile pamiętam. Dzisiaj mamy tak: Byliśmy wczoraj na placu Defilat, dlaczego nie było z nami prezydent Warszawy? Ja współczuję śmierci tego człowieka, współczuję śmierci każdego człowieka. Nie chcę oceniać jego postępku, ani tego, czy on jest, czy zrobił, czy był w depresji, czy był psychicznie chory, czy był normalny, coś jednak musiało spowodować. Jednak to, co, co wyprawia prasa w tej chwili, to jest jakaś paranoja. Dlatego, że robi z, tego, z tragedii człowieka, robi po prostu akt czysto Polityczny po to, tylko żeby dołożyć pisowi, ta prasa się tym znudzi. Za 3-4 dni nie będzie o tym żadnej mowy, i tak jak dzisiaj w TVN24 u redaktora Morozowskiego, jedna, jedna z ikon podziemia mówiła, że trzeba o tym mówić, że porównywała to z innymi tego typu samospaleniami z czasów komuny, nie tylko w Polsce, ale i w Czechach, i w Czechosłowacji, to trochę się myli. Bo to jest po prostu tylko i wyłącznie tragedia człowieka wykorzystana dla wyłącznie dla celów doraźnych, celów politycznych. To jest po prostu obrzydliwe. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo również słynny pułkownik Mazguła wypowiedział się w sposób no trochę bluźnierczy, porównując to ze śmiercią Chrystusa na krzyżu, co jest w ogóle już lekką przesadą. A tu jest taka ciekawostka, że ktoś jest panem pułkownikiem MZG, a ja jestem tylko pułkownikiem SB, wstrętnym i strasznym, ponieważ nigdy nie byłem pułkownikiem SB, bo byłem tylko porucznikiem, wstrętnym i strasznym, ta sama gazeta, ta sama prasa, te same media potrafią właśnie w ten sposób. Obiektywnie w cudzysłowie w łacze rzeczywistości. Oczywiście dalszy jest tutaj pani oczywiście środa bohater naszych nędznych czasów. Nie wiem, dlaczego czasy są nędzne. Każde czasy są w Polsce w miarę nędzne, i w miarę dobre, te mam nadzieję, będą przynajmniej lepsze. Także musiałem się do tego ustosunkować ze względu na to, co się dookoła tego wszystkiego dzieje. Kolejną sprawą, na którą chciałam zwrócić uwagę. To jest pojawienie się serii artykułów dotyczących śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, przy czym wychodzą zdaje się jakieś dokumenty. Ja na swoim Facebooku opublikowałem jedną rzecz, to znaczy to znaczy opublikowałem taki fragment dotyczący. Śmierci trzech funkcjonariuszy Departamentu Śledczego, kilka dni po morderstwie zginęli, wracając z Włocławka, oczywiście w materiałach MSW, bo zadzwonił do mnie kolega z IPN-u i mówił mi, że trochę to było inaczej, że tam nic nie stwierdzone, ale oni bazują na podstawie tylko i wyłącznie materiałów IPN-u. Ja pamiętam plotki z tamtych czasów, kiedy rzeczywiście na prostej drodze tych trzech funkcjonariuszy śledczy, Departamentu Śledczego prowadzących tą sprawę wracali. Skądś z południa, ale przedtem byli we Włocławku, w Toruniu, prowadzili te tam swoje działania i w powrotnej drodze, praktycznie na prostej, pustej drodze, pod Biało Brzegami uderzył w nich samochód. Skazano jakiegoś kierowcę, przy czym z różnych takich przesłuchów wynikało, że. To było uderzenie celowane jakiegoś dużej ciężarówki marki ZIU. Ziły, jak ktoś pamięta, to były takie rosyjskie gruzawiki, dość potężne, przy czym były jeszcze większe ziły niż te, które widziało się na ulicach nawet Warszawy, były takie trochę większe. I tego samochodu nigdy nie znaleziono. Nikt zresztą jeszcze nigdy nie porównał wraku. Nikt nie poglądał wraku po prostu z. Z wraku samochodu nie porównał z możliwością uderzenia tego samochodu, którego, które, którego kierowca aresztowano i skazano chyba za nieumyślne doprowadzenie do zabójstwa, co było zresztą bardzo lekką karą w tych czasach, bo ponieważ zginęło trzech wyższych oficerów dwóch wyższych oficerów i kierowca Departamentu Śledczego, jednego z czołowych Departamentów SB. Bądźmy szczerzy, więc to jest jeszcze jedna zagadka w tej śmierci. Księdza Jerzego, co działo się dalej. Tym bardziej, że teraz w rocznicę, po rocznicy, mamy coraz ja widzę narastającą wręcz narrację, którą podał Urban w 1984 roku, czyli to jest, w cudzysłowie, nie chcę obrażać nikogo, wypadek przy pracy. Tak się dziwnie składa, że tych wypadków było jakoś dziwnie, jakoś bardzo dużo. No więc to są sprawy do wyjaśnienia. Mam nadzieję, że to będzie jednak wyjaśnione. Przepraszam, ktoś mi coś napisał, bo nie wiem kto. Dobrze, już mi odpisał. Niech będzie. I jeszcze jedna rzecz. archi-ciekawa rzecz, proszę Państwa. E, opublikowałem artykuł, który jest na pressmanie.pl Pielgrzybi Smolejscy w Orszaku Pierwszej dane. Jeśli Państwo zapytacie mnie, czy ten artykuł jest prawdziwy, czy nie, to powiem, odpowiem tak: jest tak samo prawdziwy, jak i nieprawdziwy. Po prostu nie wiem. Nikt tego nie wie, on po prostu ładnie wygląda, dlatego że e, póki nie będzie opublikowany aneks WSI, nie sprawdzimy tego. Takich artykułów, napisanych lepiej lub gorzej, a ten jest bardzo dobrze napisany, z powoływaniem się na różnego rodzaju rzeczy, absolutnie często niesprawdzalne, choć, choć albo sprawdzalne w jakimś tam procencie, może być bardzo dużo. I jedynym rozwiązaniem jest przecięcie tego od razu. Czyli po prostu publikowanie tego aneksu bez względu na to, na to, co tam jest. Oczywiście te słowa w moich ustach zaraz zbudzą tutaj, o, prowokator żono i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co tam jest. Tam może nic nie być po prostu. Więc tym bardziej należy opublikować, żeby właśnie takich artykułów nie było. Natomiast ja odniosę się tutaj do jednej rzeczy. Jest tutaj wspomniane przez chwilę likwidacja WSI. I tak się składa, że ja rozmawiałem Kilkakrotnie z likwidatorami WSI ówczesnymi, już później, i trochę żeśmy się nawet pokłócili. Część z nich nam pewnie nadal nie jest obrażona, ale pewnie się obrazi, jak teraz to powiem. Oni popełnili szereg błędów, żeby skutecznie zlikwidować WSI i wpływy tej służby w Polsce. Właściwie. W Polsce, zbudowanie państwa w państwie. Ja trochę w resecie o tym piszę. Przedstawiam tam w sposób oczywiście powieściowy, pewnego rodzaju filozofię i też przedstawiam generalnie powody, dla których to się nie udało. Jednym z pierwszych powodów, ja roboczego tutaj nazwę, jest to propagandowy. PiS przedtem dość głośno na ten temat mówił. Uprzedził przeciwnika, pozwolił im się przygotować do tego kroku. Pierwsza rzecz to PIS bardzo dobrze chciał. Wszyscy dobrze chcieli. Pierwszy był minister Simianowski, który, który usiłował coś zrobić, ale nie udało się i minister Simianowski w rezultacie przegrał. Cztery lata później procesy sądowe, różne historie, więc w rezultacie Przegrał troszeczkę, przepraszam, mam to poprawić. Spieszę sobie z komórki. Przerwał to i przegrał w rezultacie. Oni się na tym, oni się porządnie zemścili, tym bardziej, że stworzone im nieumyślnie, oczywiście, okazje do przejęcia na przykład agencji wywiadu, ponieważ tak się składa, że jednym z głównych zastępców ówczesnych był pułkownik WSI, który jak kiedyś przyjechał na zaproszenie. Służb brytyjskich, wywiadu brytyjskiego do Wielkiej Brytanii, to nie chciał od nas nic, natomiast wprowadzał się tylko za taszatem. Co więcej, ja już też wiem, że wiele spraw, które robiłem, szło przez jego ręce, a potem w wysi w nie wchodziło. Ale później nastąpił PiS, likwidował WSI, mówiąc o tym głośno, i pozwolił się im przygotować. A dlaczego? To był kolejny drugi błąd. Drugi błąd wynikał z tego, że iż PiS uważał, iż jest to instytucja państwowa działająca zgodnie z państwowymi, uzy wbrew pozorom, wbrew pozorom, i podszedł do niej tak, jakby to była instytucja państwowa działająca zgodnie z prawem. PiS raczej nie zauważył, że jest to quasi mafijna organizacja. Oczywiście ja nie chcę to, nie chcę mówić o wszystkich, general ale generalnie, ale było tam też wielu wartościowych oficerów którym się to pewnie wszystko nie podobało niestety oni nie mieli na nic wpływu przygotowując się tego typu organizacje zawsze tworzą swoje macki oni mieli 25 lat wtedy na stworzenie sobie infrastruktury i w tym momencie PiS wchodząc likwidując szybko WSI zlikwidował przeniósł tak jakby infrastrukturę w inne miejsce bo te powiązania nadal działały. PiS nie, prze, nie przerwał, nie likwidatorzy WSI nie przerwali tych powiązań. Ja mówiłem wielokrotnie, że na ich miejsce ja bym po prostu wszedł, przejrzał sobie papiery, popracował trochę z nimi, wydał parę rozkazów, m.in. kazał wrócić wszystkim z przykryć i z miejsc przykryć itd. I, tak dalej, i tak dalej. dopiero wtedy bym to absolutnie szczyścił do zera i stworzył od nowa. Tak się niestety nie stało, w związku z czym... W związku z czym PiS musiał przegrać. Musiał wtedy przegrać. Yy, oczywiście następne 8 lat pozwoliłem na odbudowywanie chyba jeszcze lepsze tego wszystkiego, co mieli przedtem. Ja wiem, że wojskowi mnie teraz nie zostawią suchej nitki, ale taka jest yy, prawda. Ja przypomnę wiele spraw, pamiętam z lat 90., czy również z lat 2000. -tych. Jeden z moich kolegów zapłacił za to robotą. Tak prawdę mówiąc, ponieważ przypadkiem wszedł na afer w aferze paliwowej na niektóre stacje benzynowe w okoli, w Krakowskim i okazało się, że wszystko jest prowadzone przez oficerów, byłych oficerów wojska i źródła WSI. No i niestety przegrał. Wszystko na. W pewnym etapie zostało zamknięte, on się uparł i przegrał, chociaż nie miał żadnego śladu SBA, a bardzo piękną kartę opozycyjną. Był to jeden z, jeden z niewielu, który jak go chciano werbować, to pobił tego, który go chciał werbować z Wydziału Trzeciego. No i z tego jest słynny obraził się na mnie w ogóle, ale to między innymi za moje poglądy i za moją postawę obecną, ale pracowaliśmy razem i zrobiliśmy bardzo dużo i niestety tak to, tak to wszystko wyglądało. I to właściwie w skrócie, co mógłbym na ten temat powiedzieć obecnie. Chciałbym jednak Państwa przestrzec i poprosić, byście artykuł, który wymieniłem, czytali bardzo ostrożnie naprawdę bardzo ostrożnie. Ktoś mi napisał w komentarzu, że to jest albo yy, właśnie jest to bardzo, że jest to bardzo ciekawie zrobiona, albo prawda przerażająca, albo jest to po prostu jakiś, jakaś właśnie dobrze zrobiona manipulacja. Yy, I przepraszam, że kota przepędzić, który idzie mi z tyłu za tym wszystkim. To moja, ona no widzicie, no niestety, teraz będziecie widzieli ogon. No, dobra, kot, uciekaj, uciekaj. Sorry, na no, Kizia. Oczywiście ona nie wie, co robię. już sieć. No i y, jeszcze raz powiem i będę to mówił zawsze: póki nie będziemy mieli tego materiału i nie będzie on upubliczniony, to takich artykułów będzie powstawać bardzo dużo. Będą nam się podobać, bądź nie będą się nam podobać, i będą tak samo prawdziwe, jak i tak samo fałszywe. Niestety, tak to jest na tym. Tak to jest na tym świecie. No, opóźnione tam jest troszeczkę, trudno. Proszę Państwa, to będą krótkie audycje. Postaram się robić je o określonej godzinie, być może właśnie wieczorem, nie zawsze w domu, w aneksie kuchennym, czasem w studio. Zobaczymy, jak to będzie. Będą poświęcone tego typu krótkim takim rozmowom z Państwem. Ja w tej chwili uczę się. Nie, 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 proszę panią bo tu jedna pani już powiedziała. Trzeba mieć wiedzę, żeby prowadzić transmisję na żywo, chyba też trzeba mieć jakąś ściąga, przynajmniej plan. A czy pan siedzi na tym pieńku drewnianym? Nie, siedzę u siebie w kuchni na krześle, nie siedzę na pięku drewnianym, wiedzę jakąś tam mam. Plan, proszę państwa, to nie ma być telewizja zaplanowana, grzeczna i układna. To ma być wszystko żywe. Tu może nawet przejść nie wiadomo skąd kot, który się uparł, zapar się na mnie dzisiaj, teraz po prostu. Nie wiem dlaczego. I tak, to, I tak to po prostu wygląda. Także tak będzie. Mm, Także tak, tak, tak właśnie w ten sposób będzie. Będę się czasami zacinał, patrząc na niektóre komentarze. Staram się. Nie, pani Mirosław Robak, to nie jest niestety kot prezesa. Nie, nie, to jest 17-letnia kotka Kizia, która mnie w tej chwili gryzie, bo jest obrażona na mnie. Tak to właśnie wygląda. I. Mam nadzieję, że Państwu się ta forma spodoba. Zresztą każda z tych audycji będzie taka powiedzmy na żywo. Ja chcę, żeby była na żywo, bo to jest najlepszy sposób dyskusji z Państwem. Prowadzę również eksperymenty z streamingiem na YouTube, ale to są dość skomplikowane i bardzo drogie programy, a to, co ściągnąłem na Apple, to jest po prostu mały program, ale w końcu coś zrobimy. Także już dzisiaj nie marudzę Państwu więcej. Dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia, dobranoc i do jutra.